Cześć wszystkim. No, PL7. Oszczędzianka Majui. Dobra, troszkę pofarmiłem. Troszkę podniosłem poziom naszym mniej werbalnym Somanom. Między innymi dostaje się Rezarek 3 oraz Flary 2. Oraz tą uciwę kwipujemy, a ty dostałaś Rezarek 3. I chyba tyle. Podniosłem też trochę resistance chyba tobie. Tak. Przy okazji dropnęło mi trochę Pearl Steel. Zrobiłem piorunującą dzidę dla Mikszuany. Co tu jeszcze mamy? White Magic Armor, bierzmy. Brave Shield, bierzmy. Na Wing Bracelet już nie starczy, ale nie powinniśmy tego za bardzo potrzebować. Dobra. Właśnie, Succubus Shield. Co to wymaga? Pearl Steel. Odblokowały się dwa kolejne eventy z naszych ulubionych postaci. Dobra, jedźmy z nimi. To zacznie również serię eventów z Roselyn. Varo. Spędził całą noc robiąc coś, co do niczego się nie przyda. Jednym słowem zrobił loterię mechaniczną. Z pewnością tak. Chyba pominął tą kwestię Avaro, jaką nic nieznaczący szczegół w obrazie geniuszu rozwiązań technologicznych, jakie to prezentuje. Cudowna maszyna. To się mówiło? Gacha machine? Poczekajcie. Ile Fia ma szczęścia? Fia ma dosyć dużo szczęścia. 14 to jeden z większych.
współczynników tutaj drużynie. Ile ma Roselyn szczęścia? Uuu. すぎる。ちょっとした仕草が相手を不快にさせてしまうかも。今日は注意して異性に近づかない方がいいかも。Zwróćcie uwagę, że treści tych przepowiedni na pewno Avaro musiał sam napisać. きっといいことあるよ。明日は。あ、dzisiaj na wszelki wypadek siedź w domu, Roselyn。明日はね。え、Avaro、sam zrobiłeś tą maszynę。面白かったよ。これは流行ると思う。札を見るときのドキドキも良かったし。でも。少し地味かもね。もうちょっと弾くときに楽しい演出があったら、それだけでも面白いんじゃないかな。Ta, sam pomysł, że wyciągania przepowiedni jest mało uzależniający. Avaro, musisz to udoskonalić, nie wiem. Nie ma się co przejmować, Roselyn. Masz rację, to tylko głupi horoskop. Idź po prostu do domu i nie przejmuj się. Jak było, jak masz pieniądze? Zapraszamy. Ziarna uzależnienia od gier losowych zostały zasiane. Teraz tylko trzeba będzie zbierać plony. Tak, Avaro wynalazł maszynę do losowych horoskopów i nazwał ją, że to jest przepowiednie od Fii, czy horoskopy od Fii, nie pytając się Fii o zdanie. W każdym razie Fia i Roselyn spróbowały tej maszyny. Fia wyciągnęła najlepszą przepowiednię, czy horoskop, a Roselyn najgorszy, bo zobaczcie, jaki Roselyn ma szczęście. W każdym razie tak.
To się jeszcze będzie rozwijać. Nie porozmawiamy dzisiaj z Mikszuaną, na razie nie mam na to serca, bo... Mikszuana to zupełnie inny rodzaj żenady niż Lisz, ale to też jest żenada. A i Kisnir, tak. Wzięła sobie do serca to, co ostatnio powiedziała jej Fia, no i ten, no... Ten event zniknie lub nie, na następnym razem, już to wie, dużo rzeczy zapominam. Dobra. Bierzmy się do roboty. Illusion Shrine. Smoki. Tak, to jest nasza drużyna. Tutaj będzie seria kilku map. I w każdej z nich możemy tylko tych ludzi używać. Bo reszta zostaje w fortecy i bronić. Powiedz przyjacielu i wejdź do środka. Tak to było? Bo tu nie ma żadnych żywych smoków. Oby były lepsze niż horoskopy Avaro. ジョーホー時代に継ぐ前に亡くなられたのでしょう。いや、想定外の事態というのは突然訪れるものです。ここで正当な血筋だと示せば、竜族を率いる存在として周囲を納得させられるかと。はい、トト様に顔向けできるよう頑張ります。 Dobra. Co powiedział? Zagadka, lubimy zagadki. Jak to było? Droga na przód jest zamknięta. Odpowiedź okej, czyli to jeszcze nie jest pytanie, okej.
な試練だって。Dobra. Musimy przejść przez wszystkie próby. Jest tu kilka zagadek. To będziemy mogli otworzyć. Mamy klucz w końcu. Tak, to chyba, nie wiem, czy pokazywałem. W każdym razie zrobiłem srebrny klucz. Dobra, co tu potrzebujemy? Grounded. Czy ktokolwiek z naszych jest naturalnie grounded? Masz firewalk. Na pewno chcemy tamte skarby. Czy możemy ciebie uziemić? Coś tam było... Kurczę, jak to się nazywało? Mining, dive, firewalk, mole, grounded, rubber bracelet. Dobra, tak. Rosaline, zajmij to pomieszczenie. A ty nam pomożesz tutaj zbierać rzeczy. Dobra, Avaro, potrzebujemy ciebie tutaj. Dobra, ty potrzebujesz swojej świętej tarczy. Duchy drugiego poziomu przydadzą nam się. Dobra. Katorit na razie zachowajmy w naturalnej postaci. Zobaczymy, czy będzie to potrzebne do zdarzeń. Dobra. Łap lisz. Dobra. Katorit, odpal ten event. To było proste. Dobra, Mitsuana, pozbieraj te skarby. Ciekawe, że ty nie możesz przejść przez to. Nie możesz się przez to teleportować. Właśnie, ciekawe, czy twoje samony mają grounded naturalnie. Flight oraz teleport. Czyli nie mają grounded. Dobra. Też weź ten... rubber bracelet. O, i teraz możesz magicznie się teleportować przez to. Super. Dobra. Super, o to nam chodziło. Je też by nam się przydały, te co się... Dobra, bierz się do roboty. To pas 2, to chyba na sprzedaż jest. O, jakieś obrażenia zadaje Lisz. Jakby co, mamy laleczkę do leczenia, więc nie ma z tym problemu. Dobra, jeśli będziesz szła przodem. A ty, Avaro, pozbieraj tutaj słodkości. Ta, czy to jest dalej to, co myślę? Ta mapa da nam opcję do farmienia czegoś, co nam się bardzo przyda. Więc spróbuję to wyfarmić, ile tylko będziemy w stanie. Co tutaj mamy? Może się nam przydać. Tylko
Tylko my musimy uważać na limit czasu. 40 tur może nam zabraknąć w pewnym momencie. Moment, może któryś z twoich duszków nam pomoże. Dobra, teraz laleczka się przyda do leczenia. No i dobra. Kurde, jak daleki jest ten korytarz? Awara będzie potem miał sporo do nawrotu. Chyba, że nie będziemy go potrzebować. Tutaj coś jeszcze jest. Ukryte przejście. Mikszuana, pójdź w tamtą stronę. Możesz nawet się wycofać. No. To brzmi jak... jak lisz. Dobra, ale ty, smoczku, może w międzyczasie otwórz tutaj drzwi. Bandycki. Dobra. Lisz. Albo o Roselin chodzi. Może chodzi o Roselin? Person of light should stand here this time. Nie, to chodzi... głupi jestem, o Mikszuanę chodzi. Dobra. Wycofaliśmy cię... tak, w tej turze. Dobra, zaraz to naprawimy. Słodkości. Jak teraz o tym myślę, to chyba lepszym pomysłem byłoby wysłać tam duszki. Można by je szybko przywołać z powrotem, a Awaro będzie musiał się teraz męczyć. Chyba, że tutaj gdzieś jeszcze będzie kolejny teleport. Dobra, Mikszuana. Potrzebujemy cię. Dobra, ty już wracaj. Ten duszek pozbiera tutaj resztę rzeczy. To możemy też otworzyć. Dobra, Mikszuana. Okej. Dobra. Potrzebuje FS-ów. Roselin potrzebuje FS. Damy jej w następnej turze. Roselin. Dobra, Mikszuana, możesz wziąć Capture Rope. Broń masz standardowo swoją świętą wyekwipowaną. Super. Okej, okay. Powinno być okej. Okay. Stra. Duszki się zawsze przydadzą. Night Shoes.
niezbyt przydatne. Dobra, dochodzimy gdzieś. Gdzieś, gdzie zaczynają się smoki. Tak, masz zły wyekwipowane. Momencik, czy tego smoka chcemy łapać? Generalnie większość smoków chcemy łapać, ale nie wiem, czy konkretnie tego. Dwie gwiazdki, tak, jak dwie gwiazdki ma, to chcemy łapać. Ty masz swoje lodowe tarcze. Tak powinno ci pójść dużo lepiej. Nie do końca. Mikszuana. Aż tylko święto włócznie, ale nie będzie to miało znaczenia. Skryta. Dobra, przy okazji jedną fajną rzecz, którą zauważyłem. Dzięki temu, że mamy... Dzięki temu, że mamy ten Skill Institute, który zwiększa obrażenia skilli fizycznych o 2, to Capture Attack teraz zadaje większe obrażenia niż zwykłe ataki. Dobra. Avaro, możesz iść do teleportu, tak będzie dla ciebie szybciej. Dobra. Generalnie pamiętam, co teraz musimy zrobić, bo za pierwszym razem, jak to robiłem, to mi zajęło dużo czasu, żeby to rozkminić. A subject to the Dragon Chief. Myślałem, że tu chodzi o naszego smoka. Okazuje się, że nie. Tam, gdzie pójdziemy, będzie czekał na nas smoczek. I on będzie się spełnił w nieskończoność, jak go będziemy zabijać. I tak. Zapiszę grę. Musimy go doprowadzić do tego miejsca. Momencik, gdzie chciałem zapisać? Tutaj. Musimy go zaprowadzić do tego miejsca. Jeżeli chcemy przejść dalej. Sęk w tym, że może nie od razu chcemy przejść dalej. Może na razie najpierw chcemy go troszkę pofarmić, skoro on się tam pojawia w nieskończoność. To jest ten sam smok, który, tak, który znajdował się w jednym miejscu jako ten mini boss. Dobra, pomyślmy. Weź Knight Medal. Sharp Claw to chyba najlepsza broń, którą posiadasz. To po prostu tak go dziabaj. Dobra, musimy doprowadzić tutaj dodatkowych ludzi. Zróbcie może trochę miejsce. Tak, ty smoczku może podejść tutaj. Zdeployujmy naszą chodzącą leczajkę. Ty najbardziej oberwałaś, dobra. Ty na co masz wrażliwość? Na pioruny. Świetnie. Mam kogoś, kto niedawno dostał piorunującą dzidę. Dobra. Tak, generalnie naszym celem jest doprowadzić go tutaj. Tylko nikt nie mówi nam, że to musimy od razu zrobić. Pofarmimy go sobie, ile będziemy w stanie i potem... Już będziemy mieli mało limitu tur.
a wtedy się nim zajmiemy. Dobra, dlaczego chcemy tak zrobić? To jest ten smok, który dropi nam... Dropi nam rzeczy, których potrzebujemy. Momencik, ty nie masz piorunujących tarcz żadnych. Dobra. Nie wiem, gdzie ciebie ustawić, powiedzmy, że tutaj. Ty możesz go zaatakować jakoś? No, całkiem nieźle. Trochę dostaniesz, oberwiesz z powrotem. Dobra, wspomóżmy cię może na przykład tak. Tego smoka raczej nie złapiemy, ale... O, Intimidate dostała. No cóż, Mikszuana. Tak, zobaczcie, że Capture Attack ma większe teraz obrażenia. Możesz go dobić? Nie do końca. Dobra. Ty, jeżeli go nie dobijesz, to by było ekstra. Ale prawdopodobnie go dobijesz. Okej, okay, trudno. Dobra. Ja się tutaj co turę będzie respił kolejny. Świetna okazja, żeby go mnóstwo pofarmić. Dobra, przy okazji tobie możemy dać Capture Rope. Komuś musimy zabrać, bo mamy ich za dużo. Dobra. To może tak, ty zacznij teraz jako pierwszy. Pierwsza. Dobra, teraz ty nie masz niestety zasięgu. Dobra, kto tutaj najbardziej tobie by się przydało doświadczenie. Ale jak nie tobie, to w sumie mamy jeszcze lalkę. Którą też przydałoby się podekspić. Dobra, to nie zadziała. Dobra, to ty weź go złap. O, Rymfang. Tego przedmiotu właśnie potrzebujemy do kilku fajnych broni. Więc tak długo jak możemy... Masz jakąś aurę, która zwiększa wytrzymałość? Fajnie, nie wiedziałem. Więc tak długo jak możemy tutaj posiedzimy i pofarmimy te smoki. Dobra. Ty możesz go osłabić trochę. Ty podejdź tutaj. Ty możesz go jeszcze trochę osłabić. Chociaż może lepiej byłoby tak to zrobić. Dobra. Teraz Roselyn powinna... sporo expów za to dostać. Liczyłem na więcej. Dobra, Rymfang kolejny drapnął, fajnie. Dobra. Ty podejdź tutaj. Ojejku. Chciałem ciebie, żebyś tutaj... słodkości wyjął. Tutaj coś jeszcze mamy? Okej. Okay. Dobra, kto tu najszybciej jest w stanie to robić? Chyba wasza dwójka. W
Przy okazji no, postaram się jak najwięcej ich nałapać, bo tak, mythical to też coś, co się przydaje. Fajnie. Powiedzmy, że posiedzimy do 25 tury. Przy okazji pozbieramy tamte słodkości. Dobra, ty możesz złapać to na wszelki wypadek, gdyby było coś brzydkiego. Pearlstone. No okej, okay, też się przyda. Dancer Rope. To już skądś mamy. To jest ten sam smok, który kiedyś właśnie był minibossem i kiedyś nam dużo problemów robił. A teraz go sobie farmimy w najlepsze. Dobra. Rozelin. Ekspy dla ciebie. Rymskin. Nie wiem, czy do czegoś tego potrzebowaliśmy, ale fajnie. Dobra. Ciebie możemy wycofać, bo za bardzo nam się nie przydajesz. O nie, trochę nas zraniłeś. Na szczęście mamy lalkę, która nas leczy. Siła, fajnie, fajnie, bardzo. Dobra. Magic Blast też go dobije. Magic Bullet. Dobra. Levelowanie Rosalind też odblokuje nam kolejne... tak. Kolejne jej rozmowy z nią. Rosalind. Dobra. Teraz większość z nich będę starał się łapać. Się przyda. No i dobra. Więc tak, trochę to zajmie. Może to nawet wytnę w postprodukcji. Dobra, jest 26 tura. Czas nam się trochę skończył, więc zaczniemy się stąd wycofywać. Znaczy trochę jeszcze mamy czasu, ale nie chcę ryzykować zawalenia tej misji. Myślę, że powinniśmy chyba mieć tyle, ile potrzebujemy. Zobaczymy jeszcze, jak wrócimy. Dobra. Tak, reszta może w sumie się nawet spróbować pochować. Ty możesz im ustąpić pola tutaj. Chyba musisz być blisko, żeby cię załapał. Bliżej jeszcze? Okej. Okay. Dobra, broń się. Nie chcemy go zabić. Właśnie o to mi chodziło. Troszkę czasami załapanie go tak, żeby... A nas się uwziął, to trwa. O. To na to, że musimy być w zasięgu jego dwóch pól, żeby nas szedł do nas. Dobra. Teraz tutaj się przemieścisz, to mam nadzieję, że on wyjdzie tak jak chcemy. W następnej turze. No i dobra.
Mało tur nam zostało. Teraz moczku idź tutaj. Reszta. Thunder. Możemy się nim zająć. Miałeś chyba coś, o co zadałowało Thunder, tak czy nie? Nie. To weź swój najświeższy młot. A, Intimidate, fajnie. Dobra. A, trójka powinna sobie z nim dać radę. Chyba, że ciągle będzie mu Intimidate wchodziło. Okej. Okay. Mamy szczęście poziomu Roselin. Szczęście mamy przyjaciół, że nam mogą w tym pomóc. Roselin, podejdź tutaj. Fajnie, level up. Dobra, powinniśmy w ostatniej turze się wyrobić. Chyba, że potrzebujemy więcej ludzi tam, żeby weszło. Mam nadzieję, że tak to nie jest. Ekstra. Okazji. Możemy również zdobyć od razu 100%, co? Żeby już tutaj nigdy nie wracać. 100%. Czegoś nie wykopaliśmy. Ale trudno, dobra. Piu! A dłoń w rękawiczkę. Chyba z tego co pamiętam są dwie takie mapy z zagadkami, a trzecia mapa to chyba jakaś walka z bossem. Zobaczymy. Ekstra, dobra, 100%. Czy coś wartościowego? Nie. Kompletnie mi nie zależy na niczymkolwiek z tej listy. Dobra, przy okazji. Zajrzyjmy do workshopu. O to właśnie nam mi chodziło. Stracimy Siege Hammer. To może jeszcze tego nie chcę robić? Nie wiem. W każdym razie ma dobre obrażenia. Ma instant death przy ataku. Czy coś jeszcze chcemy zrobić? Mining Blaze. Nawet w końcu moglibyśmy zrobić. Stracimy Siege Hammer. To chyba nie będzie problem już. Ten Siege Hammer i tak był bardzo okazyjnie przydatny. Czy stać nas jeszcze na Mining Blaze? Tak, aż tyle rymfangów złapaliśmy, że aż nawet na Mining Blaze stać w końcu. Dobra. Czy co to chcemy zrobić? W sumie czemu nie? Dobra, i te jeszcze fajne rzeczy, które nałapaliśmy. Nie wiem, komu chcemy dać. Komu jeszcze brakuje luck? I... Dobra, Karyna, lubię cię. Dostaniesz. Czy ty masz już? Nie, to też dostań. Jak Ranri wali kryty, to fajne rzeczy z tego wychodzą.
Dobra, czy coś jeszcze z tego potrzebujemy? Może inteligencję mogę komuś zasadzić? Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, ty już masz prawie max. Ty potrzebujesz duchów Ikei. Ty też już to masz. Tak, też potrzebujesz duchów Ikei. To... a ty może? O, tobie też to dałem. Ciekawe, że ty nie masz na poziomie drugim. Dobra. Coś tym pomyślimy. Coś tym jeszcze pewnie można zrobić. Dobra. W następnym odcinku w sumie... będziemy kontynuować te wyzwania smocze. Jakiekolwiek by nie były. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.